tarot i wizje. Co wydarzy się i co czeka świat w roku 2021. Na wstępie zaznaczę, iż wizje są wykonane na rok 2019-2020. Niekoniecznie oznaczają tego, iż wypełnią się w danym przedziale czasu, który ujrzałem. Wizje przyszłości mogą przemieszczać się lub być wstrzymywane względem pewnych szczególnych wyjątków, które świat i ludzkość otrzymuje, by móc poprawić linię przeznaczenia. Tłumaczyć tego nie muszę. Tym, co mnie rozumią, a ci, co mnie nie rozumią, niech z kapelusza nie wymyślają, że było to do przewidzenia i nic nowego nie powiedziałem. Nie wzoruję się wobec tego, co się dzieje i nie używam oszustwa do wkraczania i wykraczania w czas, czasy, które jeszcze w tej czasoprzestrzeni i rzeczywistości nie zamanifestowały się. Rok 2021. Zaczynamy według tego, co wcześniej odsłoniły mi wizję i przekazał dodatkowo tarot, otwierając na tą sferę poznania lub niepoznania, a co zweryfikuje czas i rzeczywistość tego czasu lub innego jego przedziału. Raz jeszcze. Jest to wizja wykonana na rok 2021. Dla świata będzie to rok wytężonej pracy i ciężkiego wysiłku, który trzeba będzie podźwignąć. Odkryty zostanie skarb lub grób. Odsłonięte zostaną również bogactwa w pewnym miejscu w świecie. Widzę ważne odkrycie, które może doprowadzić do przeciwności. Odniesione zostanie zwycięstwo, opłacone również bólem i żałobą. Widzę Unię Europejską, która stworzy granice wobec migrujących, lecz też walkę w Brukseli i protesty w tymże mieście. Unia Europejska zmuszona będzie się bronić wobec nowych problemów. Ludzie odrzucą fałszywe obietnice. Walki wyjdą na ulicę. Ukazuje mi się obraz kordonu policji, która ochrania budynek w Brukseli. Wokół ludzie protestujący i podpalający opony. Może to być również inny kraj europejski, niekoniecznie Bruksela, ale na pewno będzie to związane z Unią Europejską. Dalej widziałem, że odejdzie ktoś znany. Duchowieństwo również schyli się ku większemu upadkowi, nękana zmianami klimatycznymi i próbą przywrócenia stabilności. Kontynent azjatycki, ale też Francja. Francja stanie się kluczowa w związku z wydarzeniami w 2021 roku. Afryka i Bliski Wschód również. Tam widać powodzie i co ciekawe, ukazuje się ktoś młody, rozpalający ogień, podkładający ogień, walka i gospodarka. Pytam, czy tu chodzi o wojnę domową? Niepokoje społeczne. W roku 2020 widziałem kogoś młodego z kraju Bliskiego Wschodu. Atak przy terenach granicznych, ludzie z bronią i odpieranie ataku. Tego typu to były wizje. Na pewno powrócę do wizji związanej tutaj właśnie, co nadmieniałem, na 2021 z odkryciem. Wygląda to jak coś starego i cennego. Rzucone zostanie nowe światło na coś ważnego. W drugiej połowie roku, w ogóle 2021, naukowcy dokonają ważnego odkrycia i to będzie ważny element, który przyczyni się rozumieniu pewnych nowych rzeczy znanych nam obecnie. Nie widziałem trzeciej wojny światowej. Póki co, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, widziałem odbudowę czegoś starego na rok 2021. I to wyglądem przypominało katedrę Notre Dame. Może to symbol i teraz to analizuję. Widzę obwieszczenia. Widzę obwieszczenia i nagłe załamanie pogody.
Jakby ludzie stawiali barykady, zasieki, wizja na wizję wchodzi, worki z piachem, by uchronić dobytki kulturalne przed falą, wodą. Druga połowa 2021 będzie lepsza i się lepsza ukazuje. Zawarty zostanie sojusz, przymierze, co wcześniej mi się często przetaczało przed oczami, które początkowo będzie wiarygodne, te przymierze. Spotkanie ONZ, Unia Europejska. Grudzień i okres jesienno-zimowy zaskoczy świat względem pogody. Tu jest ciekawostka. Jakby zimy miało nie być, a kwiatki i rośliny żyły tak, jakby nadal panowała wiosna. Pojawia się również silny obraz, wizja, jaka może być powiązana z tym, co wcześniej przekazałem. Widzę wystąpienie kogoś takiego jak prezydent, ale może zajmować inną wysoką funkcję lub niższą, ale też wysoką od prezydenta. Może to być wojskowy, choć niekoniecznie. I ONZ lub budynek Unii Europejskiej. Znów ta wizja powraca. Tłum ludzi i ktoś, kto przygotowywał się długi czas. Zbierał broń lub planował jej użycie. Tłum ludzi. Widzę użycie broni i śmierć. Ona na początku mi się ukazywała i to wygląda jak zamach. Udany zamach dokonany w pierwszej połowie 2021 roku. A potem nastanie czas równowagi. Jedynie ta woda i pogoda. Więcej wewnętrznych problemów społecznych na tle religijnym i kulturowym, ale ogólnie rok 2021 spokojny. Walki będą, choć świat bardziej zwróci wielką uwagę na to, na tego, kto dopiero nadejdzie. Przepraszam, kto odejdzie. Odejdzie ktoś ważny dla świata, to na pewno. Medycyna w 2021 roku dokona postępu. Ogólnie odkrycia, i tu znów ponownie te wizje powracają, te same. Odkrycia i to jedno wielkie. Rok 2021 przyniesie nowego władcę, który mimo przeciwników odniesie sukces. Zaprowadzi porządek w miejscu, kraju i nie widziałem dokładnie, co to jest za kraj, o jakie miejsce tu chodzi. Dalej pojawia się znów ta wizja śmierci ważnej osoby poprzez zamach i to powraca jak bumerang. Widzę plac ludzi, może to być Watykan nawet. Osoba, która odejdzie, pozostawi po sobie coś, co za życia nie będzie dokończone, lecz dopiero po śmierci tej osobie zostanie wykonane i dokończone, wypełnione. Na Bliskim Wschodzie nowa mapa Izraela i ogólnie, też również to widziałem, tam dochodzić będzie do niesprawiedliwości. Głównie na granicy, Bliski Wschód to będzie właśnie Izrael, Palestyna, tam będzie się ta cała sytuacja zazębiała. Poza tym bardzo mocno mi się zaznacza, że jeśli chodzi o konflikty społeczne, protesty i bunty, one będą występowały wewnątrz kraju. One nie będą się przelewały z jednego na drugi. I ta Francja tutaj też była kluczowa. Francja, dużo ludzi, osoba niestabilna psychicznie, ale bardzo zdolna, która przygotowuje się do zamachu i udaje jej się wykonać ten zamach. To tym będzie świat wstrząśnięty. Poza tym też właśnie te odkrycia, które przyspieszą rozwój tutaj na Ziemi. Nic ponad to, co przekazałem, nie ujrzałem, jednakże za jakiś czas możliwe, że wykonam wgląd w rok 2021 przy użyciu wyłącznie arkan wielkich Tarota. 2021 będzie rokiem wielu miejsc zapalnych, konfliktów, izolowanych narodów wobec niepokojów społecznych. To będzie czas odkryć, odchodzenia starych i uwzględniania sekretów płynących z przeszłości w kierunku ukształtowania nowej przyszłości. Ogrom obrazów i wizji jest momentami miażdżący, więc
kształtować owe wydarzenia z innej czasoprzestrzeni czasu, roku 2021, czy jakiegokolwiek innego, bez uwzględnienia punktu, a biorąc pod uwagę cały świat w jednym momencie, nie jest proste i nie jest łatwe, ponieważ często bywa tak, że te wizje wchodzą na siebie. Tak więc zobaczymy, jaki będzie ten rok 2021. Wizja wykonana 26 marca 2020 roku. Jak zaznaczyłem, III wojny światowej nie widziałem i nie widzę. To nie oznacza, że nie nastąpi. O tym przekonamy się za czas jakiś, gdy wykonam rozkład dodatkowy, który chciałbym osobiście, by był pokryciem. Czy będzie pokrycie z tego rozkładu, który wykonałem, czy nie. A dziękuję za uwagę.